Oto jesteśmy na Flughafen, na lotnisku. To, że można tam podchodzić. Jak nie otwarte są jeszcze gierki. Bagaże oddawać. Bagaże, tak. To my nie mamy bagaży dodatkowych. Zrobię to swój. I właśnie sobie ruszam w podróż do Anglii. Właśnie Frankfurt Hahn Airport z Niemiec. Dalsza podróż będzie filmowana nieco później. Jesteśmy teraz już w London Stansted na dworcu kolejowym, bo dziś będziemy jechać pociągiem do samego Peterborough. Tu ma przyjechać pociąg, no nie wiem czy trafię, czy to akurat tutaj, jeżeli nie, no to będę miał pecha, po niemiecku nikt tu nie gada. No po angielsku, z angielskim to tak różnie. Ale bardzo dobrze, tu jest zorganizowane wszystko. Więc zaraz przy lotnisku. Wszystko. Dworzec kolejowy, metro. Tu jeszcze widzimy.
next stop is Audley End, Audley End. Pierwsza stacja do góry. Tu był browar. Nie ma słońca. Słońce już tak. Widać. Jak pod słońce wychodzi. Pod słońce się nie wierzę, bo to jest strata. Ale zaraz będzie. Ważne, żebyś mi przyjedziemy tego, to zrobimy etykietę, gdzie jesteśmy, na przykład na rynku. Are you still going to start some calling out? Święta w Anglii wyglądają tak. To niektórzy mają w oknach ustawione choinki kolorowe. Świąteczna atmosfera w Anglii również. Szybko, bo się skończyło. Czerwone światło się skończyło. Można na czerwonym przechodzić, tylko trzeba uważać. Stój teraz, bo tu zielone. Tutaj otwarli, gdzie ten TK Max był kiedyś Volvo. Otwarli teraz ten. Rynek w Peterborough. Ale ładnie tutaj, no. Widać, że święta tutaj również są. Jest choinka.
duża choinka. No nie jest taka duża. Również dużo zabytków tutaj w tym Peterborough. Ja już tutaj jestem po raz drugi. Niektórych jeszcze do końca nie zwiedziłem. To tak jak i w Niemczech, Weihnachtsmarkt. Coś dla dziewczyn. Robimy troszeczkę zbliżeń tego typu torebki. Taki tygrysek. No, torebka ta żółta z panterką. Nie. Także tu jest raj dla dziewczyn chyba. Z tymi torebkami. No, a przecież nie dla panów. Zobaczymy, co tu szło. O, tu możesz sobie kupić biżuterię. A, to są chyba te lecznicze. Magnety, kałka. Na głowę migrenę. Tak zwane lecznicze. Chcesz mieć taką bransoletkę? Nie, ja taką bransoletkę nie chodzę. Czy znam na migrenę, na wszystkie wyległe głowy? Ta migrena przechodzi szybko. Różnego koloru, do dobrego koloru, szare mydła. Teraz właśnie idę do tego sklepu. Tutaj można kupić buty sportowe i to bardzo tanio. Jak wiadomo, przedświąteczna wyprzedaż już trwa. I tam za chwilę wejdzie. No właśnie, nie wierzycie, ale 9 funtów kosztują takie buty do Neja. I właśnie sobie jedną parę wziąłem. Yeah.
oni tutaj też mają, oni jedzą bardzo tłusto. Widziałem, jak tam facetka opierdzieliła cały talerz takich właśnie steków. Dziewczyna młoda. O, kameruje się. Nawet nie zauważyłam. Machaj, machaj. Dobra, gdzie jesteśmy teraz? Queen's Gate. Gdzie jesteśmy? W Queen's Gate, tak. Okay, tu masz Butsa, najdroższy sklep, jaki może być. Aha. Co dalej? Tam masz, tam masz samą taniźnę. No. Tam masz same telefony. O, jubiler. A tam masz twojego ulubionego McDonalda. A tu masz babski sklep. New Look. Aha. Nawet się tutaj coś dzieje. Nie będę tam podchodził bliżej. Teraz idziemy. A ty gdzie wysiadasz? Ale trzęsie. O, i policja tutaj też jest. O, jakieś może włamanie. Nie dawaj tego do radia, co? Nie, bo ich twarzy widać. Tu byś musiał czekać, nie? No. A tam nagrywałam i podpitoliłam, więc wszystko do radia później? Nie do radia. Będzie w telewizji. A on najpierw jedzie na dworzec, a później jedzie dopiero tam. Dobra. Bye. Jak mama przyjedzie, to powiedz, żeby do mnie zadzwoniła. I nie jedź się do tego, dopóki nie przyjadę, alright? To pośpiesz się, na szybciej masz przyjechać. No, no a skoro a autobusy się rozpocznie, bo wygląda no. And then they want seafood and they told me to pack on the seafood again.
Polskiej hurtowni Anglii, a to jest niesamowite, wszelkie produkty polskie można było to kupić. Polska obsługa. Market Peterborough. Można dostać tutaj wszystko. Stron filmuje to. No i teraz są już zamknięte te kioski. A tak wygląda Peterborough. Ja jestem tu już drugi, nie, trzeci raz. Teraz sobie idę pasażem, w którym często bywają kobiety. Robią sobie paznokcie, piercingi i tak dalej. Na raj dla kobiet.
Idę teraz do pubu. Na dobre piwko. Jest już godzina po 19 w Anglii. I właśnie. Normalnie benzyna jest droższa od diesla w Anglii. No niesamowite. Na Shellu. Ja zaraz jadę autobusem z powrotem do domu, jestem na wycieczce teraz sam. A i tutaj nie w samym centrum. Chciałem sobie pojechać kupić papierosy. Zobacz, ten pingwin już prawie głowy nie ma. No. To jest z lodu. Z lodu? Bo to mokre wszystko jest. Tylko, że to się roztopi. To jest z lodu. Ale fajnie. To pięknie świeci. To jest z lodu, bo jest wszystko. Nie chodź do czyjegoś domu. Czemu? Pomacać chcę. No bo tam tyle, że było to. Tego znaku, nie? Jest tak ciepło, ale one nie mogą nie mieć pożywienia, chociaż tutaj ktoś już był. Kaczuszki. Tylko nie na kaczki syp. Niektóre duże są, to nawet by zjadł jedną. Złapiemy jedną i weźmiemy do domu, upieczemy. One się ludzi tak nie boją, to z ręki może będą jadły. Tak zrobię. No. Tak tej figury nie widzę. I teraz z choinką to... Tylko ona powinna być z tyłu, żeby oświetliła te lodowe figury. Hold on.
stworzę, do grania. Oddalić troszeczkę od centrum. No i proszę bardzo, nawet tutaj mamy polski sklep. W Anglii jest dużo tutaj tych sklepów. Dzisiaj oczywiście zamknięte. Drugi dzień świąt. Zdziwienie małe. Przechodzę teraz koło teatru. Koło teatru, ale tutaj też się nic nie dzieje. A nic. Święta, świąteczny dzień jak dzień.
Zobaczymy, co będzie dalej. No, przyjechałem teraz do pałacu Begley House, tak się to nazywa. Z parę kilometrów od Peterborough. Tak wygląda rysunek. Teraz wybieram się właśnie w kierunku tego pałacu i pokażę wam w całości. Teraz mogę go sfilmować. Ostatnim razem jak tutaj byłem, to tylko zdjęcia miałem, więc dzisiaj pokażę na wideo, jak on wygląda. A tutaj widzimy właśnie Daniele, które sobie chodzą pomiędzy ludźmi. My się wybierzemy również tam nieco później. Najpierw pokażę wam zamek. W tym pałacu kręcono kod Leonardo da Vinci. Dziś on jest zamknięty dla gości. Ale podejdziemy bliżej, zobaczymy. Może zrobię zbliżenie. Próbuję go nakręcić właśnie z różnych stron. Także zobaczmy. O, właśnie. Jest ktoś w środku, ale nas tam na pewno nie wpuszczą. No, mogę również powiedzieć, że teraz słychać strzały. Chyba właśnie do tego zamku przyjechał ktoś. To sobie pragną zapolować dzisiaj. Tak wygląda z innej strony właśnie ten zamek, w którym kręcono właśnie kod Leonardo da Vinci. Beklej. Złota brama. Uda mi się zrobić większe zbliżenie. Zobaczę, czy uda mi się zbliżyć do tego zamku. Ale będzie to graniczyło z cudem. Dzisiaj. Latem jakbym był tutaj, to może tak. Może byłoby możliwość wejścia do tego zamku. Tutaj widzimy teraz ogrody, ale na te ogrody właśnie się nie dostaniemy. Tutaj królowa Anglii przyjeżdża sobie od czasu do czasu wypoczywać. I nie tylko. Tutaj zrobię zbliżenie w ogrodach właśnie tutaj królewskich. Również można spotkać tutaj wiele gęsi, kaczek. Jest tu zrobiona taka ochrona. Nie ma tutaj w ogóle płotu. Tylko jeżeli bym wszedł tam, to pewnie zostałbym aresztowany, ponieważ jest dla zwiedzających zamknięte. Tu jest taka siatka. Przyznam szczerze, że jest ona tutaj metalowa. Nie będę ją dotykał, bo może być pod napięciem. Także nie jestem taki odważny, ale to jest właśnie, są zasieki porobione. Stare ogrodzenie. Zasieki. Też ich nie będę dotykał.
No i więc wdrapać się nie byłoby problemu, tylko później problemy byłyby z władzami tego. Słuchaj, dalej w oddali również strzały, czyli wybrał się może książę na polowanie i przyjechał właśnie tutaj do tego pałacu. Tutaj jeszcze pokażę z bliska wam żywopłoty, które tutaj są właśnie w tym zamku. Ogród. Być może labirynt. Znajduje się to wszystko przy rzece. Zaraz biegnie rzeka. Nie, to jest staw. Nasz prywatny staw tutaj. Książąt. Właśnie go widzicie. No i z tej strony jeszcze widzimy pałac. Tam dalej nie mogę wejść. Wszystko pozamykane. Więc może innym razem wejdziemy i pokażę wszystko. Moja podróż dobiega końca. Jeszcze jutro, cały dzień. Nie wiem, czy coś ciekawego wam jeszcze pokażę. Ale dzisiaj się wybrałem właśnie, żeby wam pokazać ogrody królewskiej, królowej Wielkiej Brytanii. No i teraz przejdę jeszcze do zwierząt, które można wprawdzie dotknąć, pogłaskać, nakarmić. Jest to tutaj dozwolone. Także za chwilę będę tam. Dwie siostrzyczki. Powiedziałam, że jedne z jednego aparatu, nie z dwóch. Muszę przyznać, że piękne okolice tutaj są. Bardzo duży park. Tutaj można normalnie cudownie sobie biegać. No, tam jakiś kościół jest w jakimś miasteczku. Katedra. Do tej katedry na razie nie będziemy jechać. Ale rozciąga się ten cały park na wiele, wiele hektarów. Idziemy teraz do Danieli. Zobaczymy, czy do nas podejdą. Ja podejdę do tych saren. Przybliż. Przybliżyłem, ale trzeba bardzo delikatnie odsuwać i przybliżać. Idziemy tam? Co ty, ile było? Gdzie? Ale tam jest sucho. Ej no! Ja podejdę tam. Zobaczymy, czy one są strachliwe. Jak się boją, to nic z tego nie będzie. To nie pogłaskamy. Tu się kończy droga, ale to my sobie wyjdziemy tam. Już się patrzą. Zaraz całe stado ruszy. A widzisz, już się zasuwają. No. Ale one nam nic nie zrobią. To tylko po prostu ten. Uciekną. Może da się. Może da się jeszcze tak. Wszystkie idą. Może da się. Zatrzymaj się. Czekaj, może się da sfilmować. O, właśnie tak z bliska. Tak daleka to jest. Przy takim świetle to jest stylowe ujęcie. Wycofują się. Ale chodźmy, zobaczymy, że może uda nam się tam, w tamtą stronę przejść. Tak blisko nich, nie? Jesteśmy w sobie blisko nich. Kurde, słabe światło jest tutaj. Już się ciemno robi. Zobacz, nawet jeleń jest. Jeleń jest. Co? Nie, to Daniel. To jest Daniel. Myślałem, że to jeleń. Ja. Chodź, pójdziemy tam, Angelika. No to. Spróbuję podejść jak najbliżej. No, boją się człowieka. Te się akurat boją.
wycofują się. A ta się nie boi. A jednak. Odchodzą dalej. Jest ich tak dużo, ale one widzi, że uciekają. Boją się. Niektóre nie. Jeszcze człowieka. No ta się na przykład nie boi, ale ona poczeka na ostatni moment. Jakbym podszedł, to ona zwieje. Widzisz? Ta się patrzy. Ten się patrzy. Chodź. Chodź. Tamte dwa cieczają na mnie. Ale nie, no naprawdę. Jestem tak blisko. Ale się pogłaskać nie dadzą te. I ucieka. Pogłaskać nie pogłaskamy. Pogłaskać nie pogłaskamy tych. One się boją. A może daj kawałek, to może do mnie podejdzie też. Jak dasz mi kawałek bułki. Zobaczymy. Masz. Masz tu kawałek bułki. Masz, nie uciekaj, nie bój się. Masz tu kawałek bułki. Masz tutaj. Spróbuj. Chodź, masz. Masz tutaj. Masz. No nie bój się, no masz. No właśnie. Ale jednak się boi. Boi się, boi. Dobra, idziemy na tamte większe, starsze. Tamte to się nie boją. Te idą w naszą stronę. To te właśnie możemy nakarmić. Albo już są tak najedzone. Przecież tyle ludzi, co tutaj przechodzi. Nie? Normalny szok. I to watachom idą. A te się jeszcze boją. Nie odpraszam moich kolegów. No zobaczymy, czy podejdzie. No te są mnie. Te są mnie za bardzo. A nie chcą. No idziesz za mną. Ale czemu się to boją? Te nie chcą. Są najedzone. Te się boją. Musimy iść do tych starszych. O! Od Marty to je. Może się kamery boją. Albo ja tak ubrany jestem. No, może ja tak ubrany jestem, dlatego. Boją się. Chodź, masz. A nie, no weźmy nawet. Zobacz, je. Ode mnie. No masz. Masz. A tak. Widzisz, jaki dobry jesteś. Ale pogłaskać się nie da. Zjeść weźmie. Teraz to idą. No, ty taki odważny jesteś, proszę. Chcesz? Czekaj, muszę to nagrać. Czekaj, Angelika, bo ja filmuję. No weź, bo one mi zaraz zjedzą. No bo widzisz, jak ja podejdę, to no, od tyłu idzie. A, masz, chodź tutaj, chodź. Nie bodną się. Bodną cię? Nie bodną. No nie bodnie cię.
O jaki. Aha. Super. Ale obserwuje nas z boku tak samo. Nie bój się. No chodź tutaj, daj pyska do kamery. Nie bój się. Nie, do kamery, żeby dał pyska. Daj pyska do kamery tu. Chodź, daj tu pyska do kamery, chodź. A tak. Oj, ty śliczny. Jeden zarąbisty. No moje palce. A spróbuj go pogłaskać. Nie, nie dają się tak. Nie dają się pogłaskać? Bo będą czuć człowieka. Inne. Nie bój się. Ale... Marta. Chodź, podejdzie. Podejdzie. Nie bój się. Ty jesteś odważny. No my musimy iść. Pomachaj tutaj do telewizji. No. Nie bój się. Nami. Idzie za nami. Tak mu na ręce mogłeś dać. Ten też podchodzi tutaj. Ja teraz wszystkie podchodzą. Ja już nic nie mam. Oj, ten podchodzi. Jeszcze godny jesteś. Dał się pogłaskać. Nie wiem. Dobra, my idziemy już. Będziesz szedł za nami? Oj. Mnie proszę czasem tam nie atakować. Nie zaatakuję cię. Angelika teraz. Angelika idzie na ciebie, na ciebie. Bodnie cię. Ja ty nawet też mówię, że to się zaraz tam. Robi się ciemno. Wracamy właśnie od Danieli. Właśnie te Daniele trafiają na właśnie stół, prywatny stół królewski. Ja jeszcze w życiu nie jadłem Daniela. Nie wiem jak to smakuje. Może kiedyś spróbuję. No to my zakończamy wycieczkę już właśnie tutaj. Berkeley House. W Anglii. Niedaleko Peterborough. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego wam pokażę, bo jutro jest mój ostatni dzień tutaj w Anglii. I może coś się ciekawego wydarzy. Także prawdopodobnie te samochody, które widzimy, które przyjechały na ten zamek, to przyjechali na polowanie. Co? Ale ja tego samolotu nie sięgnę. Bo jest, są chmury to tego, te piruety jego. Aż zrobiłem takie zbliżenie na Hama. Musiałbym go uchwycić najpierw. A jest, 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 mam go. Nie no kurde, nie mogę go złapać. Musimy wpaść w ten. Tak, tylko że go nie mogę w tym złapać. Choć bym chciał. Próbuję go zaraz, tak go złapę. A jest teraz. Teraz go mam. Akrobata.
zamku masz już? Putce. Także wycieczka dobiega końca. Teraz idziemy do samochodu i jedziemy z powrotem do domu. Na razie, pa pa. Ostatni dzień w ogóle na te święta w Anglii. No jeszcze chodzimy po sklepach, patrzę, czy są te jeszcze promocje, takie jak były właśnie w Boxing Day. W wyprzedaży. Zobaczymy.
być. Jak bieżynka.
wsiadł. Czekaj, jest taka płyna platforma. Ale coś hamujemy. Także wylądowaliśmy już we Frankfurcie. 39.